Dzień dobry, witam Państwa po raz drugi na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem europosłów, pana posła Ryszarda Czarneckiego oraz pana posła Tomasza Poręby. Europosłowie na konferencji prasowej dlatego, że dziś będziemy mówić o standardach, które obowiązują w Unii Europejskiej, a w Polsce nie. Wyrok, który dotyczy twórcy strony Antykomor, wzburzył nie tylko, jak się okazuje, polską opinię publiczną. O tym panowie europosłowie, pan poseł Ryszard Czarnecki. Witam Państwa. Według nas umiędzynarodowienie tej sprawy jest konieczne. To skandal, że takie wyroki zapadają. Protestuje i protestować będzie nie tylko OBWE. To się już stało. Myśmy podjęli inicjatywę poinformowania o tym fakcie bardzo znanej, wpływowej, prestiżowej, znaczącej organizacji, która broni dziennikarzy, broni wolności słowa, broni tych, którzy o tę wolność słowa walczą. Mówię o organizacji, która mieści się w Paryżu, Reporterzy bez granic, organizacji wielokrotnie nagradzanej, także na przykład Nagrodą Parlamentu Europejskiego, z panem posłem Tomaszem Porębą. Za chwilę podpiszemy list do tej organizacji, informując jej o tym skandalicznym wyroku, a także prosząc, aby ta organizacja upubliczniła tę sprawę na forum międzynarodowym, tak aby ci, którzy są za takimi wyrokami w Polsce, poczuli międzynarodową presję i ci, którzy nawet milcząc na takie wyroki przyzwalają. I żeby było jasne, nie jest to jedyna organizacja, do której się zwracamy. Również zwracamy się dzisiaj, podpisujemy z panem posłem Tomaszem Porębą, stosowne listy do 6 innych organizacji dziennikarskich, broniących wolności słowa, broniących dziennikarzy, zarówno w Europie, jak i w Ameryce. Jesteśmy przekonani, że te organizacje również wywrą stosowny nacisk międzynarodowy, bo tylko tego nacisku międzynarodowego a władze w Polsce szeroko rozumiane się boją. I wreszcie zapowiadamy wspólnie podjęcie działań na forum Parlamentu Europejskiego. Niech Unia Europejska, niech instytucje europejskie wiedzą, że ważnym i dużym krajom członkowskim, jakim jest Rzeczpospolita Polska, dochodzi do ewidentnego łamania standardów, elementarnych standardów unijnych, gdy chodzi o wolność słowa, wolność wypowiedzi, wolność ekspresji i że prawo, które w tym zakresie obowiązuje, jest prawem, które jest kontrowersyjne nawet na Białorusi, a co dopiero w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Jeżeli my tych standardów wymagamy od potencjalnych kandydatów do członkostwa w Unii, tym bardziej Unia powinna domagać się, żeby były one respektowane w kraju, który od 8 lat jest w środku Unii Europejskiej. W tej sprawie będziemy zasadniczy, będziemy mówić o tym wszem i wobec, nie tylko na forum Parlamentu Europejskiego, również przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy podejmą w tym zakresie stosowne kroki. Mamy nadzieję, że właśnie ta uruchomiona przez Prawo i Sprawiedliwość międzynarodowa presja pozwoli na to, aby twórca strony Antykomor, pan Robert Frycz, w drugiej instancji został uniewinniony, ale tak, żeby prawo zostało zmienione. Traktujemy tę sprawę jako absolutnie fundamentalną dla wolności słowa w naszym kraju. Będziemy szermierzami tej wolności na arenie międzynarodowej i będziemy bronić tych wszystkich, którzy z powodów czysto politycznych są czy będą w Polsce z tego tytułu represjonowani. Oczekujemy też, że rząd w tej sprawie również wyrazi swoją dezaprobatę
ponieważ na razie milczenie polityków Platformy Obywatelskiej w tej kwestii jest tak naprawdę sojusznikiem tych, którzy chcą kneblować niezależnych dziennikarzy, którzy chcą de facto w Polsce cenzury czy autocenzury. Bardzo proszę, pan poseł Tomasz Poręba. Dziękuję bardzo, witam serdecznie państwa. Rzeczywiście patrząc na to, co się dzieje w kontekście tego wyroku i co się stało z panem Robertem Fryżem, który został skazany przez polskie sądy za to, że uruchomił stronę, która informował czy pokazywał różnego rodzaju wymiary w formie satyrycznej funkcjonowania państwa, jej liderów, prezydenta, no nakazuje mieć, czy każe mieć pewną taką refleksję, przychodzi refleksja, że miał mniej po prostu szczęścia niż miał mniej szczęścia, ponieważ no, nie ciągnął samolotu LT Express, miał mniej szczęścia, ponieważ nie zatrudniał premiera Donalda Tuska, syna premiera Donalda Tuska, miał mniej szczęścia, ponieważ nie płacił na film pana Andrzeja Wajdy. Państwo błyskawicznie zareagowało, państwo błyskawicznie pokazało, skazało, przyznało wyrok, który tak naprawdę jest porównywalny z tym, który otrzymali sprawcy z Pruszkowa, których uniewinniono albo dano minimalne wyroki. Więc tu w tym przypadku mamy do czynienia z ewidentną opresyjną działalnością państwa. W tym przypadku chcemy przeciwko temu zaprotestować, podobnie jak tutaj pan poseł Ryszard Czarnecki podpisze się pod tym listem do Reporterów Bez Granic. Również w Parlamencie Europejskim będziemy bardzo konsekwentnie, stanowczo dopominać się na forum Komisji Petycji o to, żeby ta sprawa została podniesiona, po to, żeby Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego z tą sprawą się zapoznała. Przygotujemy również interpelację do Komisji Europejskiej. Będziemy o tej sprawie przez najbliższe tygodnie, miesiące informować europejską opinię publiczną. Dlaczego? Dlatego, że jest to nasz obowiązek i jest to coś, co jako posłowie do Parlamentu Europejskiego powinniśmy zrobić i jest to coś, co nasz mandat absolutnie usprawiedliwia tego typu działania i będziemy te działania konsekwentnie podejmować. Na pewno ten wyrok, to co się stało w kontekście pana Roberta Frycza, ostatnia opinia OBWE czy różnego rodzaju oświadczenia organizacji dziennikarzy polskich, którzy krytykują ten wyrok. Na pewno te wszystkie opinie się wpisują w to, co my chcemy zrobić na forum europejskim, czyli walczyć o wolność, prawo do wypowiedzi, do satyry, do możliwości komentowania bieżących wydarzeń politycznych, krytykowania prezydentów, premierów w sposób otwarty, w sposób taki, który nie będzie powodował tego, że za tego typu krytykę będzie otrzymywało się tego typu wyroki. Bardzo proszę, jeśli panowie posłowie mogą podpisać jeszcze przed zadawaniem pytań. Logo PiS w porządku. Nawet nie wiem, czy to Gubaszczaka, ale to jest bardziej... Ma moc. Prawa ręka od serca, trema jednak. Bardzo dziękuję. Dziękuję panom posłom. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę. Pan redaktor Grzylewski. Innej dziedziny, jeśli można. A czy pytania w przedmiocie łamania praw w Polsce dziennikarzy? Nie. Panie pośle, widzi pan, że jestem obecny na konferencji. Informowaliśmy o tym w zeszłym tygodniu, teraz. Dobrze, to bardzo proszę. No comments. Panie pośle, moje pytanie dotyczy polskiego parlamentu, dlatego pozwoli pan, że skieruję to pytanie do pana. Chciałbym poznać pańską opinię w kwestii rozwiązania Sejmu, a odnoszę to moje pytanie do słów biskupa Dydycza, a pytam dlatego, że parę minut temu tutaj w sali konferencyjnej odbyła się konferencja Ruchu Palikota, gdzie posłowie Ruchu Palikota kierują zawiadomienie do prokuratury okręgowej o czynienie przygotowań do usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, czyli Sejmu. Jest to w odniesieniu właśnie do wypowiedzi biskupa Dydycza. To nie jest żart. Panie pośle, po konferencji mogę pokazać. Widzę, to jest dokument. Pana minie, że jest poważna. Poważna. No to jest dokument, poważny, którego cytuję.
Nie pierwszy raz ruch Palikota będzie bronił rządu Donalda Tuska do upadłego i rozwiązanie Sejmu skutkowałoby oczywiście rozwiązaniem rządu, rozpisaniem nowych wyborów. Do tego jest droga konstytucyjna, jest odpowiednia większość, w tym parlamencie zdaje się jej nie ma, więc jest to apel. Skoro jest taka możliwość konstytucyjna, to można złożyć ten wniosek, trzeba zebrać odpowiednią liczbę posłów. Gdyby to się udało, to skutkowałoby odejściem Donalda Tuska. Jak rozumiem, jeśli chociaż cień jakiegoś zagrożenia, albo nawet ktoś się wypowie w ten sposób, to od razu Palikot rusza na rachunek. No, Palikot pomaga Tuskowi także w ten sposób. A reakcja polityków, posłów ruchu Palikota wobec właśnie wypowiedzi biskupa Dedycza? No tak, to jest pomoc Donaldowi Tuskowi, bo jeśli ruch Palikota byłby opozycją, cieszyłby się z możliwości rozwiązania Sejmu. Samo rozwiązanie Sejmu to wniosek konstytucyjny, przewidziany w Konstytucji, w tym parlamencie pewnie na razie niemożliwy. Zbyt duża większość jest potrzebna, więc zamiast się cieszyć z tego, że ktoś mówi o skróceniu kadencji Tuska, Palikot postanawia Tuska bronić. No to taki klasyk, można powiedzieć. Dziękuję. Może tylko jedno zdanie komentarza, jak pan to powiedział, to przypomniała mi się książka Aleksandra Bochyńskiego Dzieje głupoty w Polsce. Wydaje mi się, że posłowie ruchu Palikota dopisują właśnie aneks do tej książki, chociaż oczywiście być może należy to traktować w kategorii kolejnego odcinka programu Właśnie leci kabarecik. Pan redaktor Mazur. Może zanim rozwiążemy jeszcze ten Sejm, to ja zapytam o najbliższą, o obecną kadencję. Które z tych najbliższych zapowiadanych dużych wydarzeń organizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość można uznać za początek, no nie wiem jak to nazwać, ofensywy, chociaż to trochę wyświechtane słowo, czy może jesiennego sezonu politycznego? Już takiego, trwa. Już trwa. Już trwa. My przedstawiliśmy pakiet Alternatywa, to jest pakiet programowy, to był początek, czyli co należy zrobić w Polsce, by wyjść z kryzysu. Teraz debata, która będzie 24 z ekonomistami, ma uwiarygodnić realność, bo my wiemy, że to jest realne, ale chcemy udowodnić to także innym, że to jest realne, czyli mamy na to pieniądze policzone i cały plan przedstawić także od tej strony. Następnie przedstawimy konstruktywne wotum z kandydatem na premiera, to jest kolejny element. No, ofensywa to rzeczywiście złe słowo, ale działania opozycji w sposób taki konstruktywny, jasny, według scenariusza co? Pakiet Alternatywa? Czy jest możliwe? Czyli debata z ekonomistami i kto? Czyli kandydat na premiera. Ale rozumiem, że też z częstszym udziałem pana prezesa. To nie za bardzo rozumiem pytania. Pan prezes przedstawił pakiet Alternatywa, będzie na debacie z ekonomistami i będzie brał udział w przedstawianiu kandydata na premiera. We wszystkich tych trzech krokach rola prezesa partii będzie oczywiście sprawcza i największa. Dziękuję, mam ja pełną jasność. Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Thank you.